Halo, halo! Z tej strony Prezes Zero i witam was w 99. odcinku na moim kanale. Nigdy nie liczyłem na to, że osiągnę taką liczbę odcinków nagranych dla was, dla moich super kochających widzów. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, wyświetlenia, subskrypcje. Dziś taki nietypowy, w sumie to jest prawie setny, przedstawimy modyfikację mojego widza, Agrofarm. Link będziecie do tej modyfikacji mieli w opisie. Wiadomo już z tytułu, czy tam z miniaturki wiecie co to jest, że tam jakaś paczka wideo, czy tam takich pierdół ręcznych. No, ciekawa sprawa, dużo opcji, bajerów, konfiguracji. Jest to wersja poprawkowa moich wideo, no kolega swój nowy model dał wideo. Tam poprawił programowanie. Ja mu pomogłem, usunęliśmy błędy w tych wideo. No i resztę zobaczycie sami. Oczywiście wideo nie posiadają żadnych błędów. Są w idealnym stanie, idealnie nadają się do gry. Przechodzimy do prezentacji ich. No to lecimy do sklepu i mamy je w kategorii narzędzia inne, różne znaczy, sorry. No i tak właśnie to wygląda. Nazywa się to paczka narzędzi. Oczywiście zobaczymy, czy nie ma błędu, bo też wiele ludzi mi wmawia, że błędy moje modyfikacje mają. Akurat jest to pierwszy odcinek i taką serię możemy chyba zrobić, że oceniam i prezentuję modyfikacje moich widzów. Oczywiście przed nagraniem takiego czegoś na mój kanał też danemu widzowi, między innymi tu Agrofarm, pozdrawiam, polecam, wbijcie na jego kanał, link będziecie mieli w opisie wraz z link do wideo. I co miałem powiedzieć? No, jeżeli chcesz, żebym nagrał twoją modyfikację, jak tam edytujesz, coś robisz, a masz jakieś błędy czy coś, chcesz, żeby u Prezesa Zero na kanale to się pojawiło, śmiało możesz do mnie napisać z taką prośbą, na pewno ci pomogę, usuniemy błędy, poprawimy, coś tam pogrzebimy, porobimy. No i możliwe, że taka modyfikacja na moim kanale się pojawi, takie promo twojego kanału oraz twojej pracy. No i żeby nie było spiny czy hejtów, widły te narzędzia, zaraz zobaczycie jakie, ale spoko jest, super, ładnie się chłopak postarał, między innymi modele. Wiadomo, programowanie, ja tam już wcześniej zrobiłem. Jest zajebiście. Nic dodać, nic ująć, jest super, perfekto. Błędów nie ma, jest grywalne. No i odpalamy. Widzimy. Błędów nie ma. Jest tylko linijka, że się wczytał pliki 3D. Oczywiście zmieniona jest nazwa, nie widły, bo jest zielony, tylko paczka narzędzi. I na start mamy... Mamy... Dwójki, widły dwójki. Końcówka. Czyli w tym miejscu. Wybieramy sobie widły dwójki. Oczywiście ja dostałem może jeszcze wersję beta jakoś 0.99, a pełną wersję dostaniecie wy już do pobrania, że coś tu jeszcze może dojść, jakieś wiadomo, jakieś jeszcze nowe rzeczy mogą dolecieć, bo jak to Agrofarm chciał to wersję biedniejszą wydać, ale napisałem mu jakie ja miałem plany na widły i właśnie dzięki tym moim planom, tym pomysłom dodał właśnie te konfiguracje. No myślę, że to powinno być tak, albo jak już coś robisz, to zrób to dobrze, fest, i dopiero to wydaj, nie wydawaj jakiegoś bubla z błędami, bo cię ludzie tylko pierdolą, no i po co zbędny hejt. Dojeb coś, wydaj, niech ludzie widzą, że się starasz i zyskaj fame z tego, no i przy okazji też kasę, no nie ukrywajmy, tak, kasa też z tego jakaś zawsze jest. Widły dwójki, widły trójki, czwórki, piątki, gable, widzimy gable i łopata. I na to wszystko na widłami oczywiście możemy przynosić snopki, bele, tak jak moimi widłami. Zapraszam na odcinek, będziecie mieli kartę tu wyżej, gdzieś tam w lewym lub prawym rogu. Będziecie mieli kartę w tym miejscu, że możecie wejść zobaczyć jak ja te widły kiedyś zrobiłem, ale to ja to wydałem widły, ponieważ no nie miałem czasu ich kontynuować, pracować nad nimi, chociaż plany były takie jak tu kolega Agrofarm je zrobił. I tak też dalej lecimy. Czonek, mamy drewniany stary typ, drewniany nowy typ, czyli widzimy mniejsze, metalowe, no i stary typ. Rękojeść nowy typ wideł, czyli musimy sobie ustawić nowy typ wideł, bez. O, widzimy coś tutaj jeszcze kolega musi poprawić. Ja mu tłumaczyłem, żeby jak zrobił trzonek, wybieram powiedzmy drewniany, to rękojeść wybieramy. Ja to tłumaczyłem mu tak, że jak mamy powiedzmy trzonek drewniany, to jak wybierzemy sobie rękojeść tak, to mu wyskoczy drewniany typ. Jeżeli wybierzemy metalowy, to mu właśnie o, wyskoczy w ten sposób metalowy. W ten sposób właśnie, o to mi chodziło. Bo nie pokrywa się niewidoczność. Ale na pewno to jeszcze kolega ogarnie i dostaniecie pełną wersję grywalną. Zaraz mu to napiszę,
Żeby nie było później, że ktoś coś wydał nie tak. Rękojeść stary typ wideł, no to jest właśnie ten stary. Nowy typ, no to widzę, że jeszcze coś jest do poprawek. I mamy też marka stary typ wideł. Marka stary typ wideł, to muszę sobie wziąć te, o tak, teraz, no i tą rękojeść też. O, tu bez tego. Musi to kolega jeszcze sobie pobawić tymi. Marka typ. Powinno być tak, że jeżeli wybieramy to, to nam zginie lub na odwrót, że nie wybierzemy w ten sposób. Ale to jest jeszcze pewnie wersja V0.9 i koleżka Agrofarm to na pewno wam poprawi. No to nie wiem, wybiorę sobie coś takiego. Widły takie. Dobra, kupię. Teraz trzonek kolor to jest, no widzimy, ładną mamy paletę kolorów. To jest trzonek pewnie ten metalowy. O, ten pewnie. I teraz to z... Tu klikniemy, o, w ten sposób. Końcówka kolor, wezmę sobie, nie wiem, to jest ta końcówka. No dobra, wezmę sobie takie. I rękojeść, nie wiem, wezmę sobie też na... O, w ten sposób. No jeszcze ta naklejka, trzeba tu poprawić. O, widzimy. Tu muszę sobie to usunąć. I teraz tak, jest Metal Tech nowe. Że jest trochę Metal Tech, Steel, Unia, Fiskars, Brak. No jest, jest, nie ma co narzekać, jest tych naklejek do wyboru. No i takie sobie, a jeszcze zapomniałem zmienić sobie nie widły, widły piątki, tylko nie wiem, wezmę sobie gable może, o gable weźmiemy. Jeszcze sobie jakoś łopatę wybiorę, końcówka łopaty to może jakoś taką fajną, taki szpadel wezmę sobie zielony. Właśnie, przydałby się jeszcze konfiguracja szpadla, zaraz mu napiszę, jakaś głęboka łopata i szpadel, zaraz mu jeszcze trochę pomysłów podrzucę. Trzonek kolor czarny i tu może siwy. I może jeszcze, nie wiem, może brak. Zobaczymy, dobra, w ten sposób. Błędów, jak widzicie, nie ma żadnych. Wiadomo, PZZiaro pomaga, PZZiaro usuwał. Żadnych nie powinno być błędów. No i właśnie to wygląda w ten sposób. Widzimy, że jak jest metal, to jest mniejsze. Jak jest stary, to jest wyższe. No i właśnie ten bajer, który mnie interesuje, który jak kiedyś chciałem dodać, a kolega to dał. To jest podczepianie właśnie do obciążnika, do przedniego zaczepu. 40 nie posiada, czy posiada nie taki, co trzeba? Nie wiem, wybiorę sobie tu 60 najwyżej. No nie wiem, nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy to powinno być w ten sposób, czy nie. Czy to nie powinno być na odwrót. Ja widziałem na zdjęciach, które mi wysłał, inaczej trochę to podczepione. Ale dobra, łopaty to nie będę podczepiać, bo nawet nie ma jak. No wezmę sobie teraz te widły, najwyżej, zobaczymy. Wiadomo, może to jeszcze jest jakaś poprawka, albo mnie to co trzeba wersję wysłał. I to jeszcze wszystko jest do poprawek. Jeszcze mi zostały właśnie te widły. Nie, to są gable, znaczy. Jeszcze te 55 spróbuję to sadzić. Pewnie będzie w ten sposób to. Tak, w ten sposób to jest zrobione. No zobaczę, napiszę mu. Zobaczymy co z tym jeszcze jest. Ale... Jak widzicie, jeżeli koleżka wszystko poprawi, to dostaniecie wersję idealnie zrobioną, bo oczywiście żadnych to błędów nie posiada. No i o co chodzi z łopato? No już zapomniałem tu wysypać jakieś zboża, czy coś w tym stylu, żeby pokazać, że jak to wam działa, dlatego zapraszam też do prezentacji, gdzie ja to pokazywałem. Moje widły, te stare. Na tej samej zasadzie działa łopata, że możemy sobie coś nabierać, przenosić, widły wbijamy, w belę przenosimy, no tak jak wiadro powiedzmy, czy szufla, łyżka to działa. Co to jeszcze chciałem dodać, no już mówiłem o tym, że jeżeli ktoś chce modyfikację swoją jakoś wydać, czy tam moją edycję i chce wypromować to, to śmiało może do mnie pisać, coś nad tym pomyślimy. Właśnie tu się kolega Agrofarm odezwał, no jak widać najwidoczniej jeszcze jakieś poprawki musi nałożyć, ale chłopak z... ładnie i dzielnie pracuje. Wielkie dla niego brawa, że w ogóle chciał się podjąć. No i na pewno to zostanie wydane dla was. Będziecie mieli większą możliwość gry. No i co za tym też idzie, może kolega kiedyś dopracuje jeszcze lepiej te widły i będą mogły one konkurować z widłami na przykład Rockstara. Kto wie, zobaczymy z czasem. Jeszcze jestem ciekaw, czy może Ania obejrzy ten odcinek? Może hashtag Ania? O, tak, możemy napisać hashtag Ania. I na ten odcinek będzie to raczej wszystko. No odcinek jest bardziej, żeby zapromować mu te widły, jego modyfikacje. I zapraszam też do pobierania ich, link w opisie.
Widełki działają idealnie, sprawdzane były. Co to więcej będę komentował, no sami pobierzcie, sami przekonajcie się. Zapraszam na filmik, gdzie ja pokazałem, jak działają moje te stare widły, na tej samej zasadzie działają te nowe widły, więc i tak tam jest 20 tysięcy wyświetleń, więc już to sporo ludzi widziało. No i też widać jest po pobraniach kilka tysięcy, to no jest zainteresowanie. Mam nadzieję, że widły kolegi Agrofarm widza, jak zwał tak zwał, będą jeszcze lepszym, lepiej pobierane, lepiej oceniane. Nie no, co bez zbędnego przedłużania, widzimy się w setnym odcinku, może jakiś dobry specjał zrobimy. Hashtag Ania i siema, cześć!